Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Stited Grail The Fall of Avalon. No i co, no wracamy do czyszczenia tych wiosek. Wracamy do czyszczenia wiosek. No zastanawiam się tylko, którą najpierw, tą tutaj na dole, czy tamten obóz? Tamten obóz pewnie będzie łatwiejszy, bo tutaj ewidentnie jest jakiś mini boss. Tam jakieś trupy w ogóle w środku są. Dobra, zacznijmy sobie od tego obozu tutaj, żeby on nie przybiegł nam na wsparcie. W sensie nie nam, tylko im w zasadzie. Więc zróbmy sobie to rachu ciachu i po strachu będzie, no. Raz, dwa, hop. No, panowie bandyci, jazda. O kurwa. No, panowie bandyci, ale byście tak... No, ty kurna gnoju jeden. Ała. No, staminy nie mam znowu, no. Zostaw mnie w spokoju tym łucznikiem. No mówię do ciebie, kurwa, zostaw mnie w spokoju. O, 0 HP ma. 0 HP ma, jeszcze mnie uderzy. Kurwa. Chłop, 0 HP jeszcze mnie bić będzie, no przecież... Popierdoli mnie. Na spokojnie, pałeczka, cyk, cyk. Hajsik trzeba zarabiać, moi drodzy. Hajsik trzeba zarabiać, żeby później móc go, co? Wydawać. No, dokładnie. Więc tak też robimy sobie dziczyznę. Inne rzeczy, pięknie, wszystko ładnie. Odpoczyneczek, chociaż w sumie chyba nie. Zastanawiałem się nad tym, czy się nie drzemnąć tu, ale... I czy jest sens? Tak sobie myślę, czy jest w ogóle sens? O, jeszcze tu ktoś został. Ojojoj, ale my przeciążeni. A dlaczego my przeciążeni? A, bo ja jakąś zbroję wziąłem, dobra. Bo ja jakąś zbrojkę wziąłem. Kurna, tylko znowu, no mam full i znowu trzeba się teleportować. Dobra, to ja się jednak prześpię. Prześpimy się tak do... tej nie wiem, której tam, do tej 8. Powiedzmy. Tutaj mamy ten teleport, więc nie ma problemu żadnego z tym. Mamy teleporcik, jeszcze deszczyk nam zaczął padać. No pięknie, pięknie, można powiedzieć, że idealna angielska pogoda. Dobra, Oilach, pokaż, co ty możesz mi tu przyhandlować i handlujmy z tym wszystkim. Krótki łuk, wędka. Te pałki, te miecze. No dobra, 10 koła już prawie mam. Ile miejsca mi się zrobiło? Jakieś 60. To w sumie nice, nie? To w sumie nice. Tak to jakiś czas podskakiwać tutaj, zabierać sobie itemsy i lecieć dalej. I ogólnie plusem jest takim to, że to wczytywanie tego świata nie trwa tak długo, bo w zasadzie on się wczytuje razem z... jakby... nie wczytuje się stopniowo i to jest minus optymalizacyjny, ale plus jest taki, że właśnie jak się gdzieś teleportujecie czy coś, to od razu jesteście na miejscu. Jakby nie ma tego laga, nie? Tego oczekiwania. Twoja droga się kończy. O kurwa, gigant. Dobra, idę najpierw tego łucznika. Dobra, przestań mnie strzelać. No kurwa! Gnoju jeden. Dobra, ten zdech. A nie, nie zdech jeszcze. O kurwa. Nie bij mnie, nie bij mnie! Dobra, zdenerwowałeś mnie. Mam nadzieję, że się podpalisz, gnoju. Kurwa, co on mnie tak bije? O, płonie! Płonie ognisko w lesie! Ja już ginę też, kurwa, bo nie mam staminy! Ej, ale on... co on ma za miecz w ogóle? Czy ten miecz jest większy od niego? Oj! No, nie da się tego sparować nawet! Jeszcze kurwa będzie ci potki brał, no! Przecież pojebę mnie za chwilę! Ej, a ja się mogę... co jest z tą staminą do chuja? Dobra, umieram. Dobra, gigancik. Giniesz. Nara. List od chłopca w ogóle jakiś. Miecz giganta. Reszta to same gówna. Zobaczmy sobie ten list. Gdzie on jest? Czekajcie. Stare zapiski, notatki. List. List od handlarza, od Aureliosa. Od chłopca.
Mam na imię Senan i mam 7 lat. Skrzywdziłeś moją rodzinę, jestem zły, obiecuję zemstę. Myślisz pewnie, że jestem mały, ale wcale nie jestem. Mama mówi, że małe świece wypalą ciemność. Jestem małą świecą, wypalę ciemność, którą przyniosłeś. Tata mnie uczy i będę dzielny i mądry. Uczę się i rosnę duży. Znajdę cię i zapłacisz. Nie skrzywdzisz już rodziny, nie wybaczę ci, zobaczysz. Biedny. Biedny ten Senan, no. Aż mi się go żal trochę zrobiło, słuchajcie, w tym wszystkim. Może powinniśmy go wskrzesić? Nie no, kurwa, żartuję, sam się na nas rzucił. No tu już nic więcej nie ma. Czyli on żył w chacie, w której ktoś wcześniej zabił jego całą rodzinę. Brzmi jak chujowy deal w sumie, można by rzec. Nie wiem, czy bym chciał, szczerze mówiąc, ale no, co kto lubi, prawda? Co kto lubi? O, jagody tu ładnie rosną, proszę bardzo. To po tych truchłach chyba. No i to są chyba jego rodzice, coś tak czuję. Tylko on strasznie szybko wyrósł, że jego... Ciała jego rodziców się nie zdążyły nawet rozłożyć jeszcze. Szybko poszło, można by rzec. Chyba, że to jakiś inny Senan był. I to tylko zbieżność imion. No nazwisk w sumie tam nie podano, więc... Dobra, miecze, maczety, wszystko zabrane. O, tu jeszcze jest jakiś skarb. Dobra. I tu coś jeszcze jest. A nie. Jednak nic tu nie ma. Myślałem, że o, jeszcze tutaj gówno, a nie tutaj. No i dobra, czy my coś tu mamy? A, za sobą mamy tego ogra i w sumie zostawiliśmy sobie go na później. I ja myślę, że to jest dobry dzień, żeby powiedzieć, że dzisiaj jest to później. Że to jest dobry dzień, żeby powiedzieć, że dzisiaj jest to później. I najwyższa pora, żeby on się z życiem swym pożegnał. Także idźmy do niego, bo w sumie nie zmierzyłem się jeszcze z żadnym ogrem tak całkowicie. Zawsze coś nam przeszkadzało. Zawsze coś tam stwierdzałem. A, jeszcze nie teraz, jeszcze za słaby tu tego. I myślę, że to jest dobry moment po prostu, żeby wbić się tu na arenę i zrobić z nim porządek, bo on czeka. On czeka na śmiałków takich jak ja. Czy coś. Kurwa, ale ile tutaj ludzi poginęło przy nim. Są jakieś skrzyneczki do otwarcia. Moneta i krople żołądkowe. Pani ogr... Ej, on się w ogóle nie zregenerował od wtedy, kiedy ja tu byłem? Ej, to jest trochę głupie w tej grze, szczerze. Bo to powinno być tak, że ja odchodzę, to jemu się to HP odnawia. Bo co z tego, że ja... Jakby wiecie... Gdzie z nim teraz biję, jak on ma pół HP już. Nie wiem, gdzie on poszedł. O, jest. O kurno, ale jaki hit na plecy siadł. Czyli on ma czuły punkt na plecach ogólnie. No i co? No i zdech nawet mi hita nie zadał. Złamana strzała, drewniana strzała. I tyle? I to... To tyle? Poważnie? Mam nadzieję, że jakieś fajne artefakty tutaj będą, albo nie wiem, cokolwiek, bo... No, trochę jestem taki... Nie powiem, że zniesmaczony, bo nie, ale... Skonsternowany? Jakby myślałem, że... Myślałem, że tu będzie jakiś opór czy coś, a tu tak... Trzy hity, koniec. Trochę to smutne. Tak stwierdzam. Że trochę to sku... O, jest dziki amulet, dobra, czyli jeden artefakt był. To nie zmienia faktu, że nadal jest to trochę smutne. Że tak mało tego wszystkiego. Bo naprawdę liczyłem na fajny, pokaźny łup stąd. I na to, że ten fight będzie trwał przynajmniej, nie wiem... 10 sekund. To mam wrażenie, że ja go po prostu wziąłem 3 strzały i po sprawie.
No ale to jest to, że nie wraca się do HP, nie? W sensie nie regeneruje się im do HP, to jest bez sensu. To powinno zostać zmienione według mnie. To powinno według mnie zostać zmienione po prostu. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakieś pojady. Czy tam trujeści w zasadzie. Wejdźmy jeszcze na wieżę. Może tutaj na wieży coś chociaż, no. Co my to widzimy? Aha, ten... czyli my tam będziemy szli za niedługo. Bo tak w sumie wszystkie misje nam się już powoli kończą. Wszystkie misje nam się powolutku kończą. Ale też widziałem, że twórcy... Nie pamiętam, czy wam mówiłem o tym na poprzednim odcinku, ale też widziałem, że twórcy dali zajawkę nowych lokalizacji i że będzie ich kolejnych parę. Więc jestem ciekaw, co oni po prostu dodadzą, jakby co będzie dalej. Bo faktycznie sama gra pod względem jakby bijatyki, pod względem tego systemu walki, pod względem lutowania jest naprawdę przyjemna. Jakby tu nie mam nic do zarzucenia. Troszeczkę optymalizacyjnie leży, to prawda. To jestem się w stanie stosunkowo naprawdę, no zdecydowanie bardzo zgodzić, że no kurwa, no leży, no. Fabularnie jest całkiem, choć jest sporo niedociągnięć, które według mnie można poprawić i powinni poprawić. Więc mam nadzieję, że to zrobią. Natomiast no co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby pójść przede wszystkim tak. Zakończyć tamtą misję z tym mędrcem. Sprzedać to, co mamy do sprzedania, bo parę rzeczy pozbieraliśmy teraz. I zastanowić się, co zrobić dalej. Bo wydaje mi się, że jeszcze tych parę rzeczy jest. O! Miecz giganta. Silny atak zadaje podwójne obrażenia. Kurwa, to jest w sumie lepsze od tego topora, które my mamy. Tym bardziej, że i tak atakuje silnym cały czas. A jakbym sobie go wziął... Poczekajcie, wezmę sobie go w ręce. A jeden hit zabiera pół staminy. A hit tym ile zabiera staminy? Tyle samo. Czyli nie ma znaczenia, czym będę bił. On nadal będzie tyle samo staminy brał. No dobra, to zróbmy tak. Relikty. Wydobądź relikt. I wyciągnijmy sobie te relikty stąd. Za 500 co prawda od sztuki, no ale chuj z tym. Dodaj miejsce na relikt. Dodajmy sobie miejsca na relikt tutaj. W ogóle do łopaty to nie wiem po co, ale okej. I teraz do miecza giganta dodajmy tą kradzież. I do miecza giganta dodajmy te obrażenia. Pytanie, co dają tamte efekty, nie? Mogę spróbować w sumie je dodać, bo jak mogę i tak wyciągnąć, to co za różnica. A, tylko on dalej się pokazuje jako nieznany. Trochę to głupie, szczerze. Chciałem, że będzie tak, że od razu mi pokaże coś więcej, a tu lipa. No ale dobra, naostrzmy sobie tą broń na pewno. I tak myślę razy 3 to spokojnie. Co jeszcze tu mogę zrobić w sumie? Bo on nic lepszego nie ma, nie? Ten miecz w ogóle jest dużo więcej warty, niżeli... Kurwa mać. No dobra, no tą siekierę na razie sobie zostawmy. Ja bym ją schował w ogóle do... Z tym dikunem możemy coś pogadać? Nie. Schowałbym ją, bo mamy tutaj ten schowek. Więc schowałbym ją do tego schowka. Tą siekierę. I czy coś jeszcze mogę tu schować?
sobie myślę. Chyba tyle. Chyba tyle. O! Ej, kurwa, ten korzeń starożytny. To jest niezłe w sumie. To jest niezłe i można by było to. Poczekajcie, ekwipunek. Zamiast czego? Zamiast tego. Albo zamiast pierścienia zwykłego. No i zajebiście. No i zajebiście. Właśnie o to chodzi, żeby takie rzeczy wykorzystywać. Dobra, krwawienie sobie wrzućmy jeszcze na to. I do kogo ja mam tą misję oddać? Chyba tutaj do alchemika, co? Tak mi się coś wydaje. Że to alchemik miał dla nas tą misję. Siemano. Co do tego zwoju? How did it go? Szkoda gadać. Bastards. If this is how they behaved when they were all still alive, it makes more and more sense that people got fed up with them. But I don't get it, you know? Think about it. You have all this knowledge. You're practically a god among men, and yet you treat them like this. Why wouldn't you let the chosen few in on the secret? Why wouldn't you share the mystical arts? Or even just let them observe? How are we supposed to figure these things out for ourselves? It would have been beneficial for all of us if their writings, their rituals, and their deeds weren't written in code. If they were easier to understand. No i co ja mogę ci powiedzieć? No dali mi jemiołę, stary, masz. Mistletoe? Really? They gave you a mistletoe? It's just a useless piece of shit. And a parasite at that. Really nice way of proving their point that we're unworthy of their knowledge. No niestety, no co ja ci powiem? Jeszcze jedno. What? Changed? Changed how? Is it bad? Z pewnością nie wygląda dobrze, jak na moje może to mieć związek z jakąś mroczną magią. Dotąd było w porządku, ale teraz wygląda jak z koszmaru. Może to pierwsze. Oh no. No, no, no. This is not good. Shit. We already have the undead, the weirdness, and the Del Rita to worry about. We don't need yet another problem on our hands. Besides, it's a known druidic site. What if news of something happening there reaches the Red Priests? They are ruthless in pursuing any remaining druids. If they find out about my interests, I'll be done for. No cóż, stary, no. No i co ja mogę? Look, it's a small keep. People here know everything about each other. And I tend to babble when I'm drunk. I don't even know. Maybe I told somebody about my peculiar interests. Maybe not. But even one person knowing this about me would be one person too many. No i co mamy z tym zrobić? We don't do anything, because I still can't leave the keep. You need to find a druid and make him reverse this somehow. Aha! A gdzie ja mogę go... Co? Gdzie ja mogę go szukać? Actually, but they're nothing more than that. Ideas. There's a man who refused to leave the sunken village and somehow survived. It's as if the monsters don't see him, which is impossible. He must be hiding something. And since this place was sunk by the druids, well, you know where I'm going with this, right? And of course, there's the tomb. I'm not sure how much of this is true, but I heard a rumor that not long after the Charred Conclave, druids started arriving at something they call the Tomb of a Good Druid. But that damned place is far, far to the north. I don't think I need to warn you that the road is dangerous, do I? Whatever you decide, good luck. Please let me know when it's done. Otherwise, I won't be able to focus. I just hope nobody gets seriously ill right now. No dobra, dobra, no jakoś ogarniemy, słuchaj, jakoś ogarniemy. No co, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, słuchajcie, wychodzimy. I może byśmy sobie... Tak się zastanawiam. Pójdźmy sobie na tego... Ogra, który jest tam jeszcze... O kurwa, topielce się zrespiły na nowo. Myślałem, że tu nikogo nie będzie. No dobra, to ominijmy te topielce, bo nie ma sensu się z nimi bić. Swoją drogą, one mega dużo damage'a na samym początku nam zadawały. Nie wiem, czy pamiętacie. Czy one nas one-hitowały. Ja jestem ciekaw, jak teraz. Bo nie mogę broni wyciągnąć. Nie wiedzieć czemu. No klikniesz mnie czy nie? No wal...
Ojezus, to tyle! Jak będziecie taki damage zadawać, to na luzie. To ja mogę was cały czas tankować nawet. Dobra, wypadł mi stąd. No wypadł, wypadł. Dobra, skrzep sobie akurat wezmę, bo to dość drogie się później robi. I mi się HP zregenerowało zanim w ogóle cokolwiek. No i git. Ciekawe czego on tutaj pilnuje. I czy w ogóle czegokolwiek pilnuje, czy on tu po prostu tak sobie jest. Ale! Ja mu pół HP na hita zrobiłem? Poważnie? Poważnie? Nie no, błagam was, poważnie? I ja się go wcześniej bałem? I nie chciałem tu podchodzić w ogóle? Znaczy, okej, no wcześniej bił więcej! Teraz jest, jakby to powiedzieć... dużo milszy! Skoro go dupnąłem prawie na dwa hity. O Jezus, co ja się tu topię? Tutaj nie było tak wcale głęboko. Ale zastanawiam się, co tutaj jeszcze jest. Czy tu w ogóle coś jest, bo to też jest dobre pytanie. Ale chyba nic tu nie ma. No dobra, słuchajcie, to zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście, jak nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!